Cześć, cześć, witajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic na kanale Erik. Dziś postaramy się założyć jakąś naszą pierwszą farmę, z której będziemy mogli pozyskiwać w końcu jakieś regularne pożywienie. Zapraszam wszystkich do oglądania. Pewnie jak niektórzy z was zauważyli, troszeczkę sobie od ostatniego odcinka nasze autko ulepszyłem. Po pierwsze, poszerzyłem je trochę, tak żeby się lepiej trzymało drogi, żeby tak się nie wywracało. Poszerzyłem tutaj trochę opony skrętu, przez co teraz jakby też tak nie wywraca. Chyba w sumie tyle. Trochę sobie też tego drewna narobiłem, a w sumie teraz całe to skrapowe drewno przerabiam to lepsze. Ponadto, może ulepszylibyśmy sobie tego craftbota, by móc mieć w kolejce, o, dwie kolejne rzeczy. Dzięki temu teraz jest, no, lepszy po prostu, możemy więcej rzeczy do kolejki sobie dać, na przykład więcej żelaza, o. Jak kto woli, jak kto chce. No dobra, on niech sobie tutaj pracuje, my w tym czasie idziemy sobie założyć jakąś pierwszą farmę. To też weźmiemy swoje soil bagi na samochód. Co jeszcze? Chyba tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Nasiona. Co chcę mieć tam posadzone? Ziemniaki na razie nie, bo nie mamy broni. Może banana? Myślę, banana to może sobie jednego posadzimy tak na próbę. Bo on będzie nam na później potrzebny. To sobie nie chcę sobie ziarna zmarnować, że no, czy tego jakiś robot nie zniszczył. Pomidory, marchew i oczywiście nasze buraki. Weźmiemy sobie też fertilizer. Mamy go tutaj trochę? Chyba nie. A, i postawiłem sobie też drugą skrzynię. No, niech nam się tutaj robi. A to wkładamy do środka. Dobra, jedziemy. Tym autkiem się to zdecydowanie lepiej jeździ. Właśnie pamiętajcie, żeby środek ciężkości samochodu był w miarę nisko i to, co jest tam u góry, to żeby było w miarę lekkie, a to, co na dole, w miarę ciężkie. Żeby on się jednak do utrzymał. Też silnik można by sobie za jakiś czas ulepszyć, żeby móc sobie do niego doczepić cztery koła, żeby mieć właśnie napęd na cztery. Byśmy troszeczkę lepiej przyspieszali dzięki temu. Dobra, oczywiście gdzieś blisko wody sobie postawimy tę farmę. Nie chcemy się latać z wiadrami w tej z powrotem kilkanaście razy. Dobra, jakie miejsce jest dobre? Na pierwszą farmę chyba nie będę specjalnie wymyślał. Tutaj może gdzieś na takim półwysepku, żeby łatwiej się tego nam broniło. Potrącony. Rozładujmy go, żeby nam autka nie zniszczył. No, teraz na cztery padł. Tam go lekko szturchnęliśmy. Pamiętam kiedyś z kolegami, jak grałem, to zbudowaliśmy tak wielki metalowy pojazd, który ważył tak dużo i miał tyle siły, że hej, boty i te mniejsze boty niszczył przy jednym uderzeniem. Ojojoj, tylko że nam autka nie uszkodził. Wiecie, HP się samo wyleczy, ale jednak. Dobra, weźmy sobie ten samochód, to ja sobie później to samemu przerobię. HP się samo wyleczy, a autka to mi się nie chce naprawiać. To by było dobrze, wiecie? Tu jest trochę to drzewo nam zmniejsza, jakby wiecie. Recamera. Trochę nam. Jeszcze jedna sprawa. Dobra, nieważne. Trochę nam tutaj zmniejsza dostępny obszar, ale chyba nie jest źle. To byłoby w miarę dobrze, bo byśmy się bronili przed robotami tylko z jednej strony. Szukałbym później jakiejś wyspy. Tam chyba jest jakaś wyspa, nie jestem pewien. Bo jakby na wyspy mogą się dostać tylko te mniejsze roboty i łatwiej byłoby tego bronić. No nic, bierzemy naszą szafę. No i bierzemy nasze soil bagi. Mogę sobie ich trochę więcej zrobić. No dobra. Zostawmy sobie gdzieś jak najbardziej, jak najdalej się tylko da. O, coś takiego. Sprawa jest też z tymi falami taka ciekawa, że im więcej soil bagów mamy, tych pól posadzonych, no tym więcej będzie robotów podczas fal. Kiedy na przykład postawimy pole zbyt duże, tak na tyle duże, że gra może je zacząć rozpoznawać jako dwa osobne pola, no i wtedy tych robotów jest dwa razy więcej, pojawiają się dwie mniejsze fale. No to też trzeba uważać. No dobra, mam tu jakieś swoje poletko.
Tylko nie musimy sobie ani oświetlenia, ani bloków budowlanych. Tego drzewa nie da się zniszczyć, bo jest za duże. Zjedzmy coś, bo jesteśmy głodni. Dobra. No ja bym sobie chciał to posadzić. Po pierwsze, chciałbym mieć posadzone na pewno wszystkie buraki. Bo one mi się wydają najbardziej optymalne. No. To dorobimy sobie zaraz tych poletek. Tych soil bagów, ale na razie posadźmy sobie tyle, ile mamy. O, porówno. 4 markwie, 4 pomidory, 12 buraków i 1 banan. Dobra. Szafę zabieramy. A, już wykryto nieautoryzowane farmienie. A, zapomniałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Polać sobie to wszystko wodą. Kurde, akurat wiadra sobie zostawiłem w domu. Ale w sumie jesteśmy na tyle blisko, że wiecie co? Tak sobie może zróbmy. Sobie gdzieś stańmy. Żeby można było od razu to polewać wodą. Dobra, nie mogę wyjść. A, jeszcze parę. Tu. No i jeszcze tutaj. Trafiłem. Są oczywiście później sposoby na zautomatyzowanie tego podlewania. Nawet nasadzenie. O tyle fajna sprawa. Szkoda, że nie da się zautomatyzować zbierania, no ale nie można mieć wszystkiego. Użyjmy sobie tego fertilizera. Przede wszystkim na bananie, bo nie chciałbym go stracić. I może w sumie... O, niech będzie tak. To sobie szucie posadzimy. My to sobie chwilowo posiedzimy chwilę, bo... A, nie możemy tego podnosić, jeśli jest nad tym szafa. Co jest w tej szafie? Nic nie ma. A, bo tu jest ta noga. Jej nie możemy wziąć na podnośnik. Kiedyś niektórzy ludzie budowali sobie bazy oraz mury z nóg tych robotów. Ogólnie z takich... belek, które można właśnie sobie przerobić. Na materiały, bo w starszych wersjach były chyba niezniszczalne, ale bardzo szybko to naprawili i no już nie są niezniszczalne. No cóż, to chyba dobrze. Dobra, zbudujmy sobie tu jakiś murek. Z tego drewna. Taki, o, nie za wysoki, tylko żeby je powstrzymał na chwilę. Też nie chcę za dużo drewna zużyć, bo to jednak jest to lepsze drewno. To jednak jest to lepsze drewno i trochę mi jest go jednak szkoda. Tak zużywać na płot. Oczywiście jest też trochę wytrzymalsze od tego skrapowego i trochę dłużej wytrzyma. Tak, takie zwykłe sobie ogrodzonko zrobimy. Żeby nam tu chwilowo nic nie weszło. I tam jeszcze 40 sekund mamy. Mam nadzieję, że tu nic pod tym murem nie przejdzie. Jest strasznie wysoko. Z tym naszym płotem. O! Tu mogłoby coś przejść. Trochę mało mamy tego drewna. Tak, na wszelki wypadek. Ja się tego muru pozbędę później. Ale na razie niech taki będzie. No i idą pierwsze. Tej boty. Dobra. I dwa małe. No dobra. To pole jest na tyle małe, że to widzę. No, trzy małe. Że tego nie ma za dużo na razie. No i super. Załatwione. To pole później oczywiście będziemy musieli sobie powiększyć. Będziemy mieli większe wymagania. Ale chwilowo niech to będzie jak jest. Co można sobie też tam... O, widzicie, tu na przykład jeden robot sobie przepłynął wodą. Te na przykład potrafią pływać, co ciekawe. Też na to trzeba uważać. Co można sobie też robić różne systemy obronne, na przykład działka z wodą, które będą wam pomagać w strzelaniu do robotów. Tylko to też trzeba wszystko umieć samemu sobie zrobić, bo... my dostajemy kilka
funkcjonalnych przedmiotów i gra mówi nam, no, baw się. Powodzonka życzę, czy coś w ten deseń. I to, co my jak to wykorzystamy, to już jest nasza sprawa. Kiedyś miałem pomysł na taki płot podczepiony do silników, który będzie się obracał i wystrzeliwał te roboty w daleko, daleko, przy okazji zadając im obrażenia. No, tylko trzeba by sobie zrobić kilka mocnych silników, a to wymaga materiałów. Okej, okay, spójrzmy sobie może zrobić trochę tych soil bugów, tylko boję się, że nam braknie materiałów na to. O, albo nie, w ogóle zbierzmy sobie tą ruderę starą, o. Komponent kit. To zwykle fajne miejsce nam się pojawiło, bo tu zaraz za domem mamy całkiem sporej wielkości. Tą ruinę. Tu chyba się złote skrzynki nie pojawiają, bo to jest jednak trochę za małe. Ale fajnie, że nam się jakiekolwiek tu skrzynki pojawiają. Tyle dobrego. A czy co, w następnym plonie sobie posadzę chyba samą marchę, żeby sobie to jednak pole trochę powiększyć. Jako tako jeszcze głodem nie przymieram, ale wolę się już później ubezpieczyć, bo jednak to rośnie aż cały dzień. Trzeba na to trochę czekać. No, widzę, że się nic więcej nie pojawiło, szkoda. O, skrzynia jest za to, ale nic w niej nie ma. No dobra, dobra, wracam do domu. Muszę zobaczyć co... muszę iść zobaczyć sobie najpierw... co było potrzebne do tych soil bugów. Pamiętam, że był potrzebny blok piachu i marchew. A tylko nie pamiętam, jak się wytwarzało piach. Albo się go robiło, albo pozyskiwało. Robi się go, tylko potrzebujemy scrap stone block. Potrzebujemy stone blocka, a na jego pozyskanie potrzebujemy wiertła, którym go wydobędziemy. Więc mamy mały problem w tym momencie. No, czyli musimy na razie zadowolić się taką ilością tych swoich bloków, jaką posiadamy. No trudno. No to co następne? Posłowałby sobie tam jakieś oświetlenie dać. Mamy tutaj coś do oświetlenia? Chyba nie. Jak zrobić oświetlenie? Jedyne skraftowalne lampy to są te. I są dość drogie, bo potrzebujemy szkła oraz kleju. Chociaż nie, my szkło mamy. Zebraliśmy trochę blok. Mamy. Żelazo, klej. Dobra, ze dwa świata sobie zrobimy. Jakby skraftować, czemu? Dziwne. Gdzie to jest? A. Dobra, niech nam się tworzą dwa takie światełka. Musimy też później się zająć czymś takim jak kątowniki. No, sandblocki są potrzebne. Kątowniki, przy pomocy których możemy tym naszym bellingom, łożyskom nadawać różne kąty, co się później bardzo przydaje w bardzo wielu rzeczach. Chciałem, że robota słyszę. Pójdziemy sobie za chwilę też te plony odebrać, jak tylko urosną. A, jeszcze mam w ogóle jedno światło. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Dwa światła sobie zamknąłem po prostu w aucie. O, żeby nam tutaj świeciły. O, patrzcie jak fajnie. Elegancko sobie świecą. Zamontuję sobie ten przycisk, bo ja nie lubię, jak mi w dzień świecą. Tak czy owak. To niech będzie blisko pod ręką. To w razie czegoś też będzie można ręcznie je przełączyć. O, elegancko. Mamy teraz dwa światła. Światło i klej. No, czyli nam się praktycznie klej zwrócił. Co jeszcze? No, chyba tyle. No dobra, chyba jedziemy. W następnym odcinku może zająłbym się faktycznie tym wiertłem, żeby móc ten kamień zacząć kopać. Bo to jest jednak dość ważny materiał, przydaje się przede wszystkim właśnie do wytwarzania piachu. A z piachu robi się szkło, a ze szkła wiele innych rzeczy. Takie jak na przykład światła czy rury do transportowania przedmiotów, przede wszystkim płynów. Kurde, ten automat teraz naprawdę fajnie jeździ. Zadbię sobie później jeszcze te lepsze amortyzatory. I większe koła, to będzie się tym jeszcze wygodnie jeździło. W końcu odkryłem, jak budować dobre pojazdy, bo ja dawniej nigdy nie ogarniałem mniej więcej tej mechaniki, jak to do końca działa, żeby się dobrze tym jeździło. A to wystarczy sobie trochę poczytać na necie, jak się buduje pojazdy, bo to jest bardzo realistyczna fizyka wbrew pozorom. No dobra.
Jak to się tam trzyma, zobaczmy. A, jeszcze wiecie co możemy sobie zrobić? Zamontować w sumie skrzynię na samochodzie. By mieć przy sobie trochę więcej miejsca. I żeby jazda tym samochodem gdziekolwiek miała sens. Wyjedziemy? Wyjedziemy. No dobra, okej. Co na tej... A, miałem światła zamontować. Jejku, bym zapomniał. W sumie zapomniałem. Mam przy sobie jakiś budulec. Tego to mi trochę szkoda. Co, może trochę drewna zetnijmy. No i też pasowałoby sobie kiedyś jakiś tartak zrobić, żeby to drewno też szybciej pozyskiwać. Większość rzeczy da się zautomatyzować, a na przykład pozyskiwanie materiałów takich jak drewno już nie bardzo niestety. Można sobie to uprościć jakimiś tam pojazdami czy maszynami do jego przerabiania, ale jako takiej automatyzacji to nie za bardzo da się to zrobić. Jedynie co można sobie właśnie upraszczać. Kierować trzeba wszystkim niestety samemu. Okej. To sobie to zaraz poprzerabiam i bierzemy się za światełka. Chociaż tyle materiałów mi chyba już starczy nawet. Boję się, że tutaj roboty będą przechodzić, wiecie? Bo tutaj to ja się prawie jam jeszcze, a roboty chyba tym bardziej. Te małe. Okej. No, jakieś tutaj sobie światło zamontujemy. Żeby na to w nocy świeciło. Zawsze lubiłem mieć wszystko oświetlone. O. Niech sobie świeci tutaj. Elegancko. No dobra, chyba wracamy. A, tam jest samochód. Ja sobie tylko jeszcze to drewno przerobię i widzimy się w bazie. Chociaż ja sobie przy tych plonach chyba chwilę jeszcze posiedzę, jak będą gotowe, to sobie je zbierzemy po prostu. No, tu już widzę, że wszystko urosło elegancko. Jeden banan i dwa jego nasiona. Super. Dobra, to jeszcze nie urosło, na to nie było fertylizera. Wiecie co? Ile to zostało? 13 godzin. To wiecie co? Ja sobie poczekam na następny dzień, jak już miałbym to sadzić. Bo my tu posadziliśmy pod wieczór, to strasznie długo rosło. Co ja teraz myślę, jakie by można zastosować tutaj systemy obronne, bo ja samemu tego nie dam rady wybronić. Pomijam fakt tego, że w późniejszych falach możemy po prostu nie przeżyć ilości robotów. To w tych początkowych nawet nie jestem w stanie wybronić wszystkiego przed tymi robotami, nie jestem w stanie wszystkich robotów wytłuc samemu, żeby niczego by nie zniszczyły. Oczywiście później mamy dostęp do broni, która nam nieco to ułatwia, ale teraz to nie mam za bardzo pomysłu. Najlepiej byłoby wykorzystać jakieś wodo obracane, że postawimy sobie na przykład słupek, do niego przyczepimy jakieś dwa śmigła z drewna, one zaczną się obracać i po prostu te roboty wypychać stąd, czy coś takiego. To byłoby chyba najrozsądniejsza, głowa robota. Stawmy ją sobie, nie wiem, gdzieś tutaj. A właśnie, jedna ciekawa sprawa. Bodajże głowy robotów odcięte. Po aktywacji one chyba bodajże straszą inne roboty. Nie jestem pewien, ale chyba coś takiego było. Dobra, ja sobie to może przy okazji już podleję, żeby już było podlane. I się za chwilę o czymś pomyśli. Przy okazji jeszcze zamontujemy sobie może skrzynię na tym samochodzie naszym. Czasami jak się tak dobrze rzuci, to można podlać dwa te... poletka na nas, ale akurat mi się nie udało. Będę musiał też trochę sobie chyba pojeździć po tych opuszczonych wioskach i innych konstrukcjach, by znaleźć tych soil bagów więcej, bo jednak te tutaj, te 21, które mamy, to jest trochę mało. No tak czy owak, ja sobie dalej czekam. Za chwilę widzimy się w bazie, czy zamontujemy sobie może skrzynię na aucie. Do domu pójdziemy sobie za chwilę. Ja chciałem sobie jeszcze tylko zasadzić kolejne plony, ale zanim to, ja bym odparł jeszcze przed tym jeden atak botów. Posadził zaraz po jego zakończeniu. Będzie to po prostu bezpieczniejsze. Umieściłem sobie tutaj kilka głów robotów. Bo jestem ciekaw, czy one faktycznie odstraszają inne roboty. Bo gdzieś kiedyś słyszałem, że tak to niby działa. Szczerze wątpię, ale warto to sprawdzić, bo przynajmniej będą się do czegoś przydały te całe głowy. Zrobiłem taką małą furtkę. Mam nadzieję, że one zamiast niszczyć płot, będą po prostu podbiegać tam, gdzie ja stoję. To nieco ułatwi mi ich zniszczenie.
Dobra, lituję jeszcze 3 minutki, 3 minutki. No dobra, czekamy. Można postawić? Można, no ale fajna sprawa. Fajne. No dobra. Możemy sobie położyć banany, żeby sobie przeliczyć czy coś. No dobra. No masz 4. Dziwne. Okej. Okay. To chyba czekamy. Wiecie, co bym sobie jeszcze zrobił? O, takie coś. Sobie tu światło włączył. Niech nam świecą. Czekamy. Stanę sobie może tutaj, żeby te błoty tam się właśnie tam z przodu pojawiły. Dobra. Zacznie się atak, to do was wracam, bo nie będę was zanudzał czekaniem. Jeszcze 5 sekund. Jak roboty tutaj podbiegną, to zobaczę, czy faktycznie te głowy je odstraszą. Idą. Dobra. Uwaga. O, faktycznie. Albo i nie. Okej, okay, nieważne. Nadto chyba nie są za bardzo skore do korzystania z mojej furtki. No i padłem, o nie. Dobra, przynajmniej i tak tam nic, w sumie nic nie mamy. Bo się tylko, że nam samochody nie zniszczyły. Okej, okay, czyli tak. To kolejny hejbot, nawet dwa, oj, oj. No czyli tak, roboty nie dość, że nie widzą przejść, czyli będą po prostu przed siebie, nawet jeśli coś im stoi na drodze. To ponadto nie boją się tych całych głów, a szkoda. Dobra, mam nadzieję, że mi tylko samochody nie zniszczą, bo byłoby dosyć przykro. Kurde, teraz jak to rozwiązać? O nie, one mi tam wszystko niszczą. Co wy robicie? Zostawcie mi samochód, samochody mi rozwalają. No nie. Co wy robicie? Zostawcie to. To woda wody. Dobra. Jakoś zaraziliśmy temu problemowi. Dobra, tylko teraz tych geoganów się jakoś pozbyć. No dobra. Nawet komponent kit nam wyrzucił. Okej, czyli będzie problem z obroną tej bazy. W samochodzie nam chyba nic nie zniszczył. Zresztą zaraz sobie zobaczymy. Wróć mój ekwipunek na dnie. No dobra. No, czyli wiemy, że będzie problem. Oj, będzie dosyć spory problem. Bo jeśli tak to będzie wyglądać, to trzeba będzie coś wykombinować. Nawet płot szybko nam zniszczyły. Może trzeba będzie z jakichś cegieł robić ten płot, albo z jakiegoś metalu, nie wiem. Z czegoś, co będzie na pewno twarde. Z tych głów w sumie by można, bo nie wiem, czy one nie są czasem niezniszczalne. To można też przetestować później. O, takie coś. Jestem ciekaw, czy one będą mogły to zniszczyć. Zakładam, że pewnie tak, bo raczej nie ma tam niezniszczalnych materiałów. Dobra, teraz sobie posadźmy te rośliny całe. Powinno się to sadzić właśnie raczej rano albo zaraz po ataku, bo żeby nam to zdążyło urosnąć przed następnym atakiem, żebyśmy to chociaż zebrali. Jak miałbym jeszcze ochraniać same plony już istniejące, to byłby problem, okropny problem. Ale to też jest do wyćwiczenia. Największy problem jest taki, że nawet jak się ten płot zbuduje, to te błoty mogą go zniszczyć. Trzeba by cały czas uzupełniać materiały, a to jest trochę problematyczne. No dobra, trudno. Wracamy do bazy. Coś będę musiał z tą farmą wykombinować później. Zdobędę sobie może trochę soil bugów. Zostawimy tam jakiś silnik. O, robot jest zbliczowany. A nie, wywróciliśmy się. Byleby nam pojazdy nie uszkodziły, bo to jest
Moja największa bolączka, pojazd. Zużyte materiały, poświęcony czas. Dobra, to się w domu już przerobię. Robi. Dobra, wracamy. Tak jak mówię, chciałem sobie jeszcze dzisiaj umieścić skrzynię na naszym samochodzie. Będziemy chyba kończyć na razie, bo trochę nam dzisiaj nudny odcinek wyszedł swoją drogą. Chciałem, że będzie trochę ciekawie, ale może mi się rzeczy nie udało. I ten robot tu chyba jeszcze przyjdzie, nie? Nie goni nas, dobra. To co, jeszcze bym sobie posypał tą skrzynię właśnie zrobić. Dwa kleje i metal. Gdy mamy metalu, dostatecznie dużo. Kleju też. Dobra, niech się robi. My klej odkładamy z powrotem. Drewno bym sobie też przerobił na to lepsze. A, jeszcze barwnik sobie z tych kwiatów zrobimy za chwilę. Musimy tych skrzyń sobie też więcej zrobić. A w ogóle, co jest potrzebne na tą lepszą skrzynię? Elektronika i komponentki. Ojejku, jakie drogie. Ile kleju, aż 5. Ona jest o tyle fajna, że poza tym, że jest bodajże 2 razy większa, to ma też połączenia, które pozwalają na fajne automatyzowanie niektórych rzeczy. To też się tym później zajmiemy. W następnym odcinku, tak jak mówię, zająłbym się tym wiertą, żeby zacząć sobie przerabiać materiały. W ogóle ile kosztuje ten cały refinery bot? Który by nam nieco ułatwił wydobywanie materiałów. W sumie nie tak dużo. Metal block, circuit boardy i komponent kity, które wszystko w sumie mamy. To można to w następnym odcinku zrobić. A co jest potrzebne na wiertu do kopania kamienia? Lepszy metal to się zrobi i zwykły metal. No dobra, czyli potrzebujemy dużo metalu. Tą skrzynię sobie gdzieś umieśćmy, o, na przykład tutaj, jaka ciężka w ogóle. To sobie w sumie możemy tu odłożyć, bo to tylko zajmuje nam miejsce. Tą skrzynię muszę też dać trochę bardziej do przodu. On też jest, widzę, nie tak jakbym chciał, nierówno trochę. Ewentualnie możemy tutaj po prostu dwie dać. Dwie by nam tutaj weszły. Też metalu potrzebujemy więcej. Bloki. Metal. No, złom nam się powoli też kończy. Będę musiał go pójść nazbierać, bo... Bo tak jak mówię, to sobie chcę jeszcze zrobić wiertło. Może jeszcze jedną skrzynię, tą lepszą skrzynię i tak dalej, a to jest wszystko... No to wszystko są materiały potrzebne. Mógłbym sobie w sumie pojechać na to pole z pszenicą, gdzie tych hejbotów jest całkiem sporo. Ja na razie bearingów nie potrzebuję zbyt dużo. I ciekawie jeszcze jedna sprawa. Ile razy musiałbym takiego robota w ogóle przywalić, żeby go zniszczyć? Gdzie on jest? Tu gdzieś był, nie? Ale gdzieś z nich widzę. O, tu jest. Cześć, rozpędźmy się i spróbujmy go walnąć parę razy, aż się rozsypie. Oj. Dobra, cofnijmy trochę. Rozpędźmy się. O, 3 razy w niego musieliśmy w sumie uderzyć, żeby go zniszczyć. Fajna sprawa. Ten samochód, jak się też później trochę cięższy zrobi, będę go powoli ulepszał, to może nam się uda taki ochej, bo to na przykład jednym uderzeniem zniszczyć. Fajnie by było. Dobra. To co, będę chyba powoli kończyć. Brakuje mi gluklamów. Będę musiał sobie ich też później nazbierać, tak samo jak oleju. Będzie mi też potrzebny. To co? Ja się powoli z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja sobie teraz płynę, ja sobie to właśnie polecę teraz nad morze. Trochę tych gluklamów pozbierać i oleju. No i jutro się może by, można by faktycznie zająć tym wydobyciem kamienia, by żelazo sobie troszeczkę szybciej wydobywać. Oraz by zacząć pozyskiwać kamień potrzebny do właśnie tych naszych soil bagów. To co? Wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Komentujcie, gdyż chcecie na wasze... O Boże, komentarze zawsze odpowiadam. No i co? To będzie już chyba na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. No i elo. Benzyna mi się skończyła w samochodzie. Super.